Witam wielce szanownych Państwa. Z tej strony Chimek z kanału Gazetki i Promocje. Zrobiło nam się jakoś tak chłodno i przyznam się, że nie jest to ta wymarzona złota polska jesień. Ale nie ma też tragedii. Trzeba tylko pamiętać, że skończyło się już bieganie po mieście w krótkim rękawie. Chyba, że ktoś chce wieczorem smarkać. Wydaje mi się, że warto też już chyba zacząć przestawiać swoją odporność na zimową, więc zakupy cytrusów czy imbiru wydają się być całkiem rozsądnym pomysłem. Może też jakaś dobra herbata, a może i jakaś konfitura. Jeżeli komuś się uda kupić, to polecam herbatę z konfiturą z róży. Jak podajemy ją gościom, to można też wrzucić kilka płatków kwiatu róży. Smak wyśmienity, a zrobienie wrażenia na gościach gwarantowane. Zresztą jesień to chyba właśnie ta pora roku, gdy herbatę przyrządzaną na różne sposoby pijemy najchętniej. A sposobów zarówno na jej przygotowanie, jak i jej odmian mamy tak wiele, że można pokusić się o misję, aby codziennie próbować innej. Myślę, że można by się tak bawić długie miesiące. Moją ulubioną jest chyba tradycyjna Earl Grey, ale staram się kupować ją dobrej jakości i od sprawdzonych producentów, aby nie była perfumowana sztucznymi zapachami, ale prawdziwą bergamotką. Kiedyś też wspominałem, że co roku zbieram z krzaczka jaśminu w ogródku kwiaty, suszę je i sam robię mieszankę herbaty z dodatkiem wspomnianych kwiatów. Teraz przez cały rok będę się mógł cieszyć jaśminową herbatą z własnego jaśminu. Trzeba też wspomnieć, że nie tylko jaśmin można wykorzystywać do takiego celu. Takich właśnie mieszanek można robić wiele i ograniczeniem jest w zasadzie tylko nasza fantazja i ewentualnie dostępność składników. Zachęcam więc do herbacianych fantazji, ale też zapraszam po herbatę do Biedronki. Myślę, że wybór jest tam całkiem spoko, a na pewno znajdziemy tam wiele odmian i marek, które idealnie się nadają do wspomnianych wcześniej mieszanek. Zapraszam więc do przejrzenia oferty Biedronki. Życzę też niezwykle herbacianego dnia, do tego dobrego samopoczucia i do szybkiego zobaczenia ponownie. Miłego oglądania.